Jeszcze w ubiegłym roku Polacy wyczekiwali informacji o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19. Teraz mało kto wie, że rozpoczęło się już podawanie drugiej dawki przypominającej. Obecnie szczepienia prowadzone są głównie w aptekach. Żeby przyjąć taką szczepionkę, przede wszystkim trzeba się najpierw zarejestrować. Musimy sprawdzić, czy pacjent ma wystawione skierowanie. Skierowania właściwie wystawione są automatycznie, z niedzieli na poniedziałek system sam generuje takie skierowanie. Można się do nas zapisać telefonicznie, ewentualnie przyjść osobiście. Infolinia NFZ-u też dosyć dobrze działa. Skierowania są dostępne od 15 września. Szczepienie drugą dawką przypominającą wykonywane jest przeciwko wariantowi Omikron. Według danych ekspertów w prawie 90% przypadków chroni ona przed ciężkim przebiegiem choroby. Lekarze apelują, żeby nie zwlekać ze szczepieniem, bo pełną odporność po przyjęciu szczepionki uzyskuje się do 2 tygodni. Pamiętajmy o tym, że mamy społeczeństwo starzejące się. Wielochorobowo i taki wirus u osoby, która cierpi już na inne schorzenia, potrafi być tym elementem, który gwałtownie pogarsza stan zdrowia. I choć Omikron nie niesie ze sobą tak dużego zagrożenia jak poprzednie warianty koronawirusa, to nadal może być niebezpieczny dla dużej grupy społeczeństwa. Widzimy już wzrost zachorowań na COVID-19, chociażby z tych naszych wątłych danych, które mamy, ale już je widzimy. I wszyscy Państwo zdroworozsądkowo wiecie, że sezon tak zwany grypowy jest w pełni. Także szczepić się trzeba teraz, nie ma sensu czekać. Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko do wczoraj na drugą dawkę przypominającą zapisało się 184 tysiące osób. 63 tysiące zostało już zaszczepionych.